decyzja zostanie wydana w ustawowym terminie. Na razie jeszcze nie została wydana. Mamy 3 tygodnie. 30 dni. No dobra. 30. Ponieważ uzupełniony program o opinię, a nie krytykę, opinię NIDU wpłynął do konserwatora wojewódzkiego wraz ze zgodą muzeum na przyjęcie ruchomych zabytków archeologicznych pochodzących z tychże badań. Wpłynął do urzędu 22 czerwca bodajże, nie wiem, wpływa tyle dokumentów, maja. Wobec powyższego, zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, konserwator ma 30 dni na wydanie decyzji, bądź może na przykład jeszcze... Roboczych, czy to są z weekendami? 30 dni. 30 dni. 30 dni. Nie ma tam, że nie wchodzą soboty i niedziele, 30 dni, tak? Wobec powyższego termin wydania takiego pozwolenia upływa 22 czerwca, ale konserwator ma jeszcze pewne możliwości i może na przykład zgodnie też z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zasięgnąć opinii na przykład, nie wiem, rzeczoznawcy ministerialnego, tak? I wtedy, niestety, ten termin wydania pozwolenia przedłuży się o termin wydawania takiej opinii.